Dzień dobry, witamy z lekkim opóźnieniem, bardzo Was za to przepraszamy, bo no, kłopoty techniczne trochę nas pokonały. Bardzo serdecznie witam Annę Kapuścińską, która jest redaktorką wydawnictwa Wilga. Dzień dobry. Dzień dobry. I Wy doskonale, w sensie uczestnicy grupy Aktywne Czytanie i ci, co nas obserwują, Wy doskonale wiecie, że dzisiaj będziemy rozmawiać, z czego ja się bardzo cieszę, o książkach psich i o książkach kocich, takich, które pani Ania tutaj przygotowała w naprawdę dużych ilościach z tego, co słyszałam. Tak jest. No to super, bardzo się cieszę. Widzę, że się powoli zbieracie. Dajcie tylko znać w komentarzach, czy dobrze nas słychać, czy dobrze nas widać. Karolina już wita się z nami, czyli zakładam, że nas słychać. I jeszcze raz Was bardzo, bardzo przepraszamy za to opóźnienie. Z technicznych rzeczy chciałam powiedzieć, że ta rozmowa tutaj oczywiście na żywo jak najbardziej oglądajcie, ale też będzie zapisana i będzie można sobie obejrzeć powtórkę. Już na wieki wieków amen, ta powtórka będzie widoczna na blogu Aktywne Czytanie i pewnie u Wilgi gdzieś tam też, więc tak. Nikomu nic nie ucieknie. Słychać, Karolina,
dziękuję, że nam o tym powiedziałaś. Jeśli macie jakieś pytania albo Wam się zrodzą w trakcie, jak Pani Ania będzie nam tutaj opowiadała o różnych fajnych książkach, ja też sobie trochę przygotowałam, żeby nie było, że jestem taka nieprzygotowana, to oczywiście pytajcie. Możecie nam tu w komentarzach, ja już Was o to wcześniej wstępnie pytałam, czy jesteście takim teamem psim, czy takim teamem kocim. Wy jak Wy, ale Wasze dzieci, czego lubią, o czym czytać. A być może i takie były też głosy, że jest taka mieszana opcja i po prostu lubimy psy i koty. Pani Aniu, a Pani to jaki jest team tak bardziej? Chyba bardziej psy, ale to tylko dlatego, że mieszka z nami pies, z moją rodziną, jest członkiem naszej rodziny, ale no koty też są świetne, więc myślę, że jakby się trafił kot u nas w domu, no to też bylibyśmy szczęśliwi. Nie wiem jak mój pies, ale myślę, że też by go kota by też bardzo pokochał, więc no, na potrzeby tej rozmowy niech będzie, że ja jestem team psy. Dobra, ja widzę, że tutaj jest Maria z teamu kotki. Gdybyście mieli jakieś pytania, no bo ja chcę też Wam tak powiedzieć, że na przykład o ceny jakiejś książki albo o jakieś jeszcze detale, to wydawnictwo Wilga, że tak powiem, tutaj monitoruje nasze komentarze, więc na pewno jak poprosicie o jakiś link, to wrzucą tutaj. Jeśli nie od razu, to my potem też to wszystko pouzupełniamy, więc z tym nie ma problemu. No i ja sobie tak to wyobrażam, że ja po prostu uwielbiam, już to mówiłam na Instagramie, aktywne czytanie, wejść do księgarni albo do biblioteki i po prostu przeglądać te książki, oglądać, zaglądać, wąchać i tak dalej. Nie zawsze mamy czas i nie zawsze mamy możliwość, ale mamy panią Anię, która nam te wszystkie książki pokaże, więc proszę powiedzieć, co tam ciekawego dzisiaj od Pani usłyszymy? Jakie ma Pani fajne? Znaczy, ja w ogóle dużo mam fajnych i rzeczywiście dla dzieci w różnym wieku, natomiast chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ten temat psów i kotów jest bardzo, bardzo popularny i w tym roku bardzo dużo, i zresztą nie tylko w tym, ale w ogóle w naszej ofercie jest dużo tych psich i kocich książek i cały czas widzimy, że jest duże zainteresowanie, zapotrzebowanie, no więc autorzy piszą. Mhm. Tak naprawdę te psy i koty, wiadomo, pies i kot, no to są takie zwierzęta, które są najbliżej człowieka, żyją z nami, więc pewnie stąd też ta popularność wynika. I nawet jak spojrzymy, ja akurat nie mam tutaj książek takich takich zupełnych maluszków, ale też jakby jak spojrzymy na książki, nie wiem, nawet kontrastowe, czy jakiekolwiek takie proste rymowanki, no to tam też najczęściej zawsze musi pojawić się pies albo kot. Jeżeli coś jest o zwierzętach, to pies i kot są takie najbardziej rozpoznawalne, tak, dla dzieci, bo to są takie pierwsze zwierzęta, czasem od najmłodszych lat dzieciaki z tymi zwierzętami obcują. Natomiast my mamy dużo książek też takich, które są fabularne, ale też mamy książki z faktami, powiedzmy takie już popularne, tak, naukowe, i może ja od takiej książki zacznę, bo to tak, jest taka nasza nowość i akurat to będą koty. Mhm. Nie wiem, czy widać. Jaka piękna! Super. To jest 100 faktów o kotach i to jest książka, która ma w środku zdjęcia, więc rzeczywiście jest ze zdjęciami i rzeczywiście jest tu 100 faktów, które możemy poznać o kotach, na przykład jaki dźwięk to oznacza, tak, który wydaje kot, jakie zachowanie kota, czego możemy się dowiedzieć, co jedzą koty, czy koty lubią się kąpać i tak dalej, więc tę książkę bardzo polecam, bo to jest taka kopalnia wiedzy o kotach. Mamy też w planach psy z tej serii. Więc a proszę tak pokazać jeszcze bardziej w środku, dobrze? Przepraszam, że przerywam. Dobrze, tak, żebyśmy mogli sobie pozaglądać na te zdjęcia, celować w kamerę, trochę w bok. O, tak, super, teraz widzimy. Jest. A to jest też tak, że internet bardzo lubi zdjęcia słodkich kociaków, nie? I psiaków. Tak, rzeczywiście no, tu jest naprawdę mnóstwo słodkich zdjęć i mnóstwo rzetelnej kociej wiedzy, więc czyli, tutaj... jeśli mogę zapytać, jeśli ktoś ma małe dziecko i kota i to dziecko zaczyna z tym kotem, że tak powiem, się porozumiewać, albo planuje ktoś kota, czy to będzie taka książka, którą można kupić, poczytać, pozaglądać i dowiemy się też, jak pielęgnować koty, czy to raczej tak, takie... Tak? Mhm.
Znajdą się tu też takie informacje. Oczywiście, no, jeżeli chcemy się dowiedzieć czy bardziej szczegółowo, no to nie, no tu są krótkie informacje, takie bardziej ciekawostki, ale na bardzo różne tematy. I o pielęgnacji, i o zachowaniu kota, i wszystko około takie kocie, więc jest to świetny punkt wyjścia do poszukiwania jakby później wiedzy w innych też źródłach, tak? Dlatego, że dowiemy się czegoś ciekawego i możemy później tę wiedzę zgłębić, tak? Tutaj są takie rzeczy, które pewnie wiemy, ale też takie rzeczy, które nie są oczywiste i będą na pewno taką ciekawostką, którą możemy się później czegoś więcej o tym dowiedzieć, jeżeli tylko chcemy. No teraz mamy tyle źródeł wiedzy na różne tematy, że książka zawsze jest świetnym punktem wejścia do rozmów z dzieckiem, do poszukiwania czegoś więcej, więc to jest taka encyklopedyczna, taki kot w pigułce. Natomiast polecam tak naprawdę dla wszystkich dzieci w każdym wieku, bo dzieci też zadają mnóstwo pytań i może się zdarzyć, że odpowiedź na jakieś bardzo dziwne pytanie dziecka możemy znaleźć No, w tej książce. dokładnie. Ale bardzo mi się podoba, że ma zdjęcia, bo często szukamy właśnie książek w grupie Aktywne Czytanie, są pytania, książkę, no, na temat zwierząt, ale nie tylko, ale żeby były prawdziwe zdjęcia. Więc to super. Co jeszcze? I teraz tak, jeżeli chodzi o, jeszcze jeżeli jesteśmy przy temacie kotów, ja z Teamu psy, ale będę teraz tutaj koty promować, Dobra. to zacznijmy od tych młodszych dzieciaków, czyli takich przedszkolaków. Mamy książki z serii Kocie Opowiastki. To są dwa tomy. One są przezabawne i są pięknie zilustrowane przez Kasię Nowowiejską, więc tutaj też nie wiem, czy widać, czy pokazuję dobrze. Proszę Więc celować w te kamerę, ilustracje. teraz widać. Okej. Okay. A jak Więc tam w środku? te już pokazuję. Są przeróżne ilustracje. Wcześniej koty, to jest książka o kotach, które mieszkają w domu pana Tomka i pani Magdy. I jest to książka opowiadana z perspektywy kotów właśnie. Pierwsza część tej książki to jest, głównym bohaterem jest ten czarny kot z Układki, on się nazywa Batman. I on właśnie przychodzi na świat w domu pana Tomka i pani Magdy razem ze swoim rodzeństwem. Ma szalone rodzeństwo, jest ich w sumie piątka i przeżywają bardzo różne przygody i uczą się świata krok po kroku. Pierwsze zejście po schodach, pierwsze spotkanie, nie wiem, z dobrusem na stole, który jest świetną zabawą, pierwsze wyjście do ogrodu. I jest to właśnie opowiadane przez takiego małego kociaka, który nie wszystko rozumie. I jest to fajna rzecz, bo jakby dziecko też jakby może się utożsamić z tym kotem, no bo dziecko też uczy się świata krok po Też się kroku, uczę, tak samo jak dokładnie. koty, tak? Więc bardzo urocze, napisane właśnie takim językiem dziecięcym bardzo. Takim dziecięcym, że rzeczywiście dziecko może się z tym utożsamić, więc bardzo polecam. Bohaterem pierwszej części, jak mówiłam, jest Batman, a drugiej jest jego brat Gucio. Gucio. I również tak, Gucio równie, i również inni członkowie rodzeństwa i mama. Są tam też opowieści o babci, tychże kociąt, więc bardzo serdecznie polecam. Takie właśnie do takiego czytania wspólnego z rodzicem. Świetna sprawa. I to jest książka, która jest podzielona na takie bardzo krótkie rozdziały, więc można sobie dawkować te kocie historie. Nie czytać jej całej naraz, tylko właśnie po troszku, żeby nie było za dużo, bo wiadomo, nie wszystkie dzieci są w tym wieku, potrafią się skupić jeszcze na dłuższej historii, więc to są krótkie historyjki, Ale bardzo, tak jak bardzo pani takie. Ale tak jak pani tutaj mówi, czy to może być taka książka, która tak trochę uwrażliwi też dzieci, które na przykład, o, książka do zabrania do przedszkola do poczytania, bo czasami też Tak, oczywiście. i tak jest, że nawet dzieci z jednej strony, takie, które mają koty, czegoś się dowiedzą, bo z perspektywy kota, a z drugiej strony dzieci, które nie mają, poznają no, emocje zwierząt, emocje jak Tak, najbardziej. oczywiście. Zresztą większość książek, które
powstają, oprócz tego, że to są książki do czytania, jest fabułą, wierszowane i tak dalej, czy różne, one uczą dzieci takiej uważności na zwierzęta, tak? Że zwierzęta właśnie, jakie mają, że mają też swoje uczucia, że mają emocje, że mają swoje zwyczaje, które też my jako ludzie też powinniśmy szanować, prawda? Więc wszystkie te książki, nawet dzieciakom, które nie mają styczności bezpośredniej z psem czy z kotem, no to one wszystkie dostarczają właśnie takich podstaw do tego, żeby te koty lepiej poznać, tak? Że już później jak się spotkam z tym kotem, no to na przykład przypomnę sobie Batmana i że on jako kociak bawił się serwetą i że to dla niego jest świetna zabawa, że on nie robi tego złośliwie, tylko dla niego ta serweta wisząca ze stołu jest świetną zabawą i po prostu tak jak dziecko lubi się bawić jakąś tam grzechotką czy zabawką i tak dalej. Przepraszam, że przerwę, bo tutaj mamy, też będę pani czytać komentarze, bo nie wiem, czy pani widzi, a to jest tak, Karolina napisała, że ta pierwsza część, cudna, czyli o Batmanie, jak rozumiem, mieliśmy z biblioteki, ilustracje i w ogóle jest super, a napisała jeszcze Magda, że szelest przerzucanych kartek też jest super, to a propos tego właśnie odwiedzania biblioteki czy tam księgarni, więc proszę nam jeszcze więcej pokazywać książek, nawet jak pani o nich opowiada, a ja panią tutaj tak spróbuję, no może nie zaskoczyć, ale wypytać, bo powiedziała pani, że właśnie one uwrażliwiają i też są fakty, a czy ma pani pod ręką tą serię? Tak, oczywiście. To jest moim zdaniem hit, no właśnie, który one wyglądają w ogóle tak, ja wczoraj je pokazywałam na Instagramie, o jakie słodkie, tam dostawałam takie komentarze, że prześliczne ilustracje i prześliczne właśnie obrazki zwierzaków, a to są moim zdaniem książki i jak się wczytacie, albo zaraz nam pani o nich opowie, które pokazują, tak naprawdę uczą, jak się obchodzić ze zwierzętami, jakie zwierzęta mają potrzeby. I to jest książka, która może być taką trochę odpowiedzią dla rodziców, którzy mają dzieci takie jęczące, męczące, chcę szczeniaczka, chciałabym psa i tak dalej. Bierzcie te książki, czytajcie te książki, bo tutaj jest opowiedziane, czy dana rasa pasuje do danej rodziny, dlaczego może nie pasować, jak można skrzywdzić psa i tak naprawdę siebie po części też, biorąc nieodpowiedniego psa dla danej rodziny. To jest genialne, proszę opowiadać. To są rzeczywiście bardzo, bardzo fajne książki. One są przewidziane takie jako też książki do pierwszego czytania, więc te historie są takie przystosowane do dziecka, żeby nie były zbyt skomplikowane. Jest duża, fajna czcionka. I ilustracje są czarno-białe, ale są, więc rzeczywiście można te zwierzaki oglądać. Jest to historia o rodzeństwie, które bardzo kocha psy. Ich mama prowadzi hotel dla psów, zajmuje się tymi psami i oni też są bardzo empatyczni i bardzo tacy wyczuleni na krzywdę i zwierząt, no w tym przypadku akurat psów. I ja tego podrzucę, przepraszam, tak będę się wcinać, bo my mamy trochę taki tutaj czasowy, że tak powiem, się nam rozmywa. Natomiast podpowiem, że oni mają 9 lat dla wszystkich zainteresowanych i są jeszcze bliźniakami, a to są takie smaczki, których niektórzy szukają. Tak, więc, tak, to są właśnie bliźniaki i oni zakładają własną firmę, która zajmuje się poszukiwaniem domu dla zwierząt, które tego domu nie mają, więc po prostu wielka lekcja empatii, takiej właśnie uważności i przy okazji, tak jak pani mówiła, no to jest bardzo dużo takiej wiedzy merytorycznej już bardzo, tak? Że jakby poprzez tę książkę, tę historię możemy się dowiedzieć wiele o tych psach, tak? I takiej odpowiedzialności za to, jakiego psa wybierzemy i później jak on już do nas trafi, że po prostu nie jest zwykłą maskotką, tylko to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo stajemy się za niego odpowiedzialni, on musi się czuć bezpiecznie, dobrze i być też bezpieczny dla innych, no wiadomo, że to jest całe mnóstwo różnych warunków, które trzeba spełnić, żeby takiego psa w domu mieć.
Tak, a to jest w ogóle też tak w tej książce jest super, bo te dzieci, no to nie jest tak, że o dobra, weźmiemy pieska i będziemy, znaleźliśmy go gdzieś tam w parku i będziemy mu szukać domu. Tylko tutaj, i ja robiłam recenzję tych książek, więc tak się mądrze, jeszcze tej recenzji nie widzicie u mnie na blogu, ale będzie może dzisiaj, może jutro. I właśnie się tym zachwycałam, jak tutaj jest historia poprowadzona, bo tutaj jest tak, że te dzieci znajdują przypadkiem, wpadają na jakiegoś psa, który już jest w jakiejś rodzinie i okazuje się, że ta rodzina z jakiegoś powodu jest nieodpowiednia dla tego psa, więc to nie jest taka przybłędka gdzieś tam znaleziona, tylko już tutaj pokazujemy, dlaczego ten pies nie pasuje do tej rodziny, czy rodzina do psa, prawda? Że jakie tutaj są problemy i jak to czytamy razem z dziećmi albo dzieci same, to też mogą sobie czasami maluchy marzyć o jakiejś rasie, bo ona jest modna albo jest słodka i dużo się ją pokazuje w internecie i w ogóle, a może się okazać, że dla mojej konkretnej rodziny absolutnie ten pies nie pasuje. I to też nie jest tak, że te dzieci, wiecie, wchodzą do tej rodziny i mówią, no ten pies tutaj nie pasuje. Oni mają to zaplecze właśnie z mamą, która profesjonalnie zajmuje się zwierzętami i to wszystko jest tak pięknie ogarnięte. Tak. I jeszcze oni robią testy charakterologiczne tych psów, więc my cały czas obserwujemy i dowiadujemy się podczas fajnego czytania i zabawy, jak dana rasa, czego potrzebuje dana rasa i czy my naprawdę jesteśmy tymi ludźmi, którzy mogą dać fajny dom temu konkretnemu psu. Więc taka niepozorna książeczka. Tak, to, tak, to prawda. Tutaj jest wiedzy, no po prostu super. I to, jeżeli jesteśmy właśnie przy psach, które potrzebują pomocy, to ja może tutaj jeszcze szybko, żeby było sprawiedliwie, pokażę książkę, która jest, która ma podobny, podobną tematykę. Jest to Koci Zaułek. Ja mam w tej chwili tutaj pierwszy tom, ale już za chwilę będzie też drugi. Historia przyjaciółek, które już chodzą do szkoły, to już jest dla dzieci takich czytających, to jest tak powiedzmy 9+, ale dla mnie te kategorie wiekowe też są bardzo umowne, to zależy od dziecka. Natomiast no jest to już grubsza książka ze świetnymi ilustracjami Joanny Rusinek, więc to też jest taki smaczek dodatkowy, że są świetne ilustracje. Historia czterech przyjaciółek, które właśnie też pomagają w takim azylu dla kotów, takiej fundacji, która zajmuje się kotami i też szuka dla nich domu. I w pierwszej części też jest poruszony temat właśnie takiej odpowiedzialności, no bo jedna z tych dziewczynek bardzo chce mieć kota, ale rodzice nie, u siebie w domu, tak? Nie tylko takiego, którym się opiekuje w tej fundacji, ale rodzice nie bardzo chcą się na to zgodzić, no bo po prostu ona ma dużo nauki, nie ma czasu, jest zajęta i tak dalej. I też jakby jest tutaj takie pokazanie, że na takiego kota też trzeba mieć czas i trzeba się dobrze przygotować. No ja nie zdradzę, jak się kończy ten tom. Natomiast jest to bardzo taka fajna, ciepła opowieść. Oprócz tego, że jest o przyjaźni między ludźmi, to także o przyjaźni między ludźmi a kotami. Więc też bardzo polecam. Przepraszam. Tak, też bardzo polecam tę książkę. I jest trochę grubsza, prawda, niż te poprzednie. Tak, tak. Więc tak, no nie bawimy się tutaj w jakoś tak bardzo mocno kategoryzując wiekowo, ale ja wiem, że wielu rodziców, wiecie, no jak wchodzimy do księgarni, jednak chcemy mieć jak najwięcej podpowiedzi, nie? Więc dla mnie też takim wyznacznikiem u was to są te takie kolorki, nie? Tutaj. Tego logo? Kolorki to jest rzecz estetyczna. Nie, serio? No, ja się zawsze doszukiwałam tutaj wieku, więc dobrze, że teraz już wiem. Nie. Kolorki po prostu dopasowujemy do okładki. Natomiast no, to jest książka to już grubsza, taka 9-11, tak. My ją tak pozycjonujemy. Natomiast oczywiście, jeżeli może być to też książka czytana niekoniecznie samodzielnie, ale może ją czytać, rodzić dziecku, dawkować, nie trzeba jej czytać przecież całej naraz. Można rozdziałami po prostu taki serial sobie zrobić, prawda, z książki. Więc, ale jest to rzeczywiście, do samodzielnego czytania to już jest troszeczkę inna czcionka niż w przypadku twój dom, więc to jest taka już do samodzielnego czytania i też drugi tom już właściwie chyba już na dniach powinien być z tej serii i planowane są kolejne, więc jeżeli kogoś zainteresuje, no to też będzie można czytać o bohaterach, o dziewczynkach i kocich bohaterach
do woli, bo będziemy rozwijać tę serię. A tu Karolina jeszcze podpowiada w komentarzu, faktycznie nie powiedziałyśmy o tym, no nie chcemy wam tak wszystkiego wygadywać, no ale dobra, jak już Karolina powiedziała, że w tej serii jeszcze są tak z tyłu takie pytania, takie właśnie zagadki, zadania, sprawdzenie, też podsumowujące wiadomości o zwierzętach, nie? Tak, tak, to jest jakby też fajne, że uczy takiego uważnego czytania, no bo część tych informacji znajdziemy w środku w książce, ale też łatwiej jest nam zapamiętać nie tyle całą historię, no bo właśnie fabułę sobie łatwiej zapamiętać, ale te wszystkie właśnie merytoryczne bardzo informacje, które tutaj są przemycone w tej książce. Mamy też książkę fajną, którą chciałabym pokazać, to jest Przywoźniak, Pieski, Psiaki. I to są takie opowiadania o psach, które psy są, istniały naprawdę, żyły naprawdę. Jest to historia o psie królowej angielskiej, który znalazł zagubioną koronę. Jest to historia psa policjanta, który pracował w nowojorskiej policji. Jest tu historia psa, który był gwiazdą Hollywood, tak? Występował w filmach. Jest tu historia, tu właśnie otworzyłam, Bernardyna, który uratował ludzi w górach, tak? Więc tutaj jest pokazane, to są takie fabularyzowane opowiadania. Zobaczcie, bo ja sobie jeszcze tutaj wzięłam książkę żartów. No bo wiadomo, że te sławne psy, one, no, lubimy o nich czytać i lubimy się o nich dowiadywać. O, no, nie mogę pani z żadną moją książką zaskoczyć, no ale dobra. Więc faktycznie z serii Książkożercy, czyli tej serii do nauki i czytania, gdzie są trzy poziomy, to jest też ta opowieść psia i też jest w ogóle dużo o zwierzętach, więc ja bardzo lubię tę serię. I ona akurat jest na blogu Aktywne Czytanie zrecenzowana. Tak, jeżeli jesteśmy przy Książkożercach, bo to jest ta książka o Bernardynie jest na poziomie B, czyli dla tych środkowych, środkowo zaawansowanych, ale na każdym poziomie mamy jakiegoś psiego bohatera w Książkożercach i to jest właśnie na poziomie A mamy tutaj Paco, który jest przewodnikiem osoby niewidomej. No, dokładnie. Więc to też jest taka króciutki tekstik do samodzielnego czytania, ale jednocześnie przy tym czytaniu, przy nauce czytania przekazujemy też fajną informację, że psy mogą właśnie pracować i pomagać bardzo ludziom. To jest ten pies. Na poziomie B mamy też prawdziwego kota, który był tajnym agentem. Nie znam tej historii. Pracował w służbach specjalnych, również w Nowym Jorku, był to bardzo znany kot, bardzo sławny i też mamy tutaj, ja nie będę zdradzać tej historii, to proszę sobie poszukać. Był pomocnikiem, też pracował w policji, czyli nie tylko psy w policji, ale również koty właśnie w policji mogły pracować. No właśnie. I mamy jeszcze na poziomie C historię psa, który się nazywał Hachiko bodajże, to też jest prawdziwy pies, to jest taka wzruszająca. Czekał na swojego pana zawsze i kiedy ten pan zmarł, no to on cały czas czekał w tym miejscu. Był też film o tym. Ja pamiętam, oglądałam go ze swoimi dzieciakami i bardzo się wzruszyliśmy, więc też jakby w Książkożercach, które są takimi książkami pomocniczymi dla dzieci, które uczą się czytać, też przekazujemy informacje bardzo takie ciekawe i bardzo ważne. I ja chciałabym jeszcze jedną przy okazji, jak mówimy o tych psach policjantach, psach przewodnikach i tak dalej, to chciałabym pokazać jeszcze książkę, to nie jest nowość, natomiast to jest moja ulubiona książka i to jest książka wyjątkowo z wierszami o Jamniku Kaziku, napisana przez Paulinę Chmurską. I tutaj mamy takie wierszowane opowiastki, historie, dosyć takie dłuższe, to nie są krótkie wierszyki, to są dłuższe, ale wierszowane opowiastki o różnych psach, no między innymi właśnie o Jamniku Kaziku, który zgubił balonik, o dalmatyńce Balbince, która zasnęła i wszyscy jej szukali, nie mogli jej znaleźć, ale też tutaj właśnie znajduje się opowiastka o owczarku Czarku, który pracował w policji, o psie, który właśnie też był przewodnikiem osoby z niepełnosprawnością,
ale też historia o kundelku, który bardzo potrzebował miłości i czekał na tę miłość w schronisku, i o kundelku, który postanowił wystąpić na wystawie psów rasowych i nawet dostał tam pewną nagrodę. Więc to jest też taka Możesz. wierszowana z takimi bardzo ciekawymi ilustracjami. A tu jest właśnie ten pies ze schroniska. Naprawdę to też polecam, bo to jest niepozorna mała książeczka, ale naprawdę jest fajnie zrymowana i fajne są to też historie. I właśnie w rymach też możemy dużo wiedzy o psach i kotach. A pokażę pani O trochę w psach bok, i kotach żebyśmy przypadek. zobaczyli, jak długie są te wiersze. Tak, już sobie Bo otworzyłem widzieliśmy przed tylko panią. ilustrację, a chciałabym zerknąć. To jest pierwszy tytułowy wiersz. On się Mi się ciągnie. trochę odbija. I ciągnie. O, One całkiem są długie te naprawdę. wierszyki. Okej, okay, właśnie chciałam Tak, wiedzieć. one są naprawdę dosyć długie. I to już jest kolejny Dalmatynka Balbinka. Więc one nie są, to są takie naprawdę, to jest taka już historia rzeczywiście ze wstępem, z rozwinięciem, z zakończeniem. Nie prosty wierszyk, ale rzeczywiście bardzo fajnie napisane, zrymowane i myślę, że jak są dzieci, które lubią właśnie rymowane rzeczy, no to jak najbardziej polecam. Bardzo się cieszę, że zebraliśmy tutaj już tak różnorodne, bo mamy i taką książkę ze zdjęciami typu Atlas z Tak. ciekawostkami, i właśnie te wierszyki, jak niektóre dzieci lubią, i coś do nauki czytania, i też dłuższe historie, więc wow, no super, dobra, co jeszcze? No i co jeszcze muszę pokazać? Oczywiście Tak, Mopsika, prawda? Bo no. Mopsik. Mopsik ma już dużo, dużo tych, nie? Ze trzy chyba. Mopsik ma w tej chwili już cztery, bo jest Cztery. mopsik jednorożec, mopsik króliczek, mopsik renifer, mopsik syrenka, a niebawem będzie jesienny mopsik, który chciał zostać, uwaga, dynią. Dynią, widziałam. Widziałam No i zapowiedź. jeszcze kolejne będą jeszcze też publikowane. I to jest historia mopsika, a właściwie to mopsiczki, bo nasz mopsik bohater jest psią dziewczynką, która trafia do domu małej dziewczynki, no i ma tam różne przygody. W każdej z części chce być kimś innym, ale no w rezultacie okazuje się, że tak naprawdę najlepiej być sobą, więc ten pies, ta mopsiczka Peggy uczy dzieciaki też właśnie tego bycia sobą, ale jednocześnie Tak. bardzo zabawna historia. Ona przeżywa różne przygody, psoci, czasem świadomie, czasem nieświadomie, ale naprawdę jest bardzo fajna i jest pokazana tutaj w uroczy sposób taka więź człowieka z psem, tak, że rzeczywiście. Że pies pomaga człowiekowi, ale też człowiek psu, ale też pies człowiekowi. Więc no i to Dokładnie. jest też taka książka. I ten mopsik to jest też tak pozycjonowany na 6-8 lat, natomiast dlatego, że to jest też ta większa czcionka do samodzielnego czytania, ale jak mówię, dużo młodszych dzieci też te książki Tak, bardzo właśnie lubi. w grupie Aktywne Czytanie ten mopsik jest często polecany i właśnie rodzice mówią, że razem czytamy spokojnie. Takie dzieci w wieku przedszkolnym, historia nie jest skomplikowana, wręcz przeciwnie, ona jest słodka, zabawna, więc do wspólnego czytania ja uważam, że to jest super książka. Zwłaszcza fajne jest też to, że ona jest taka tematyczna, właśnie trochę ze świętami powiązana, trochę z jesienią. To jest też takie coś To wyjątkowego. była Tego w ogóle wakacyjna, nie znam. tak. Wakacyjna, aha, że syrenką, no teraz tak, to się Tak, myli. bohaterka wyjeżdża nad morze i bardzo chce spotkać syrenkę. Szuka ta dziewczynka, bohaterka, ludzka bohaterka, szuka syrenki, nigdzie nie może jej znaleźć, więc mopsiczka postanawia, że sama się zmieni w tę syrenkę, żeby uszczęśliwić tę swoją właścicielkę, tę dziewczynkę. I oczywiście wiadomo, no mopsik, który chce zostać syrenką, wiadomo, że będzie zabawnie, no nie może być inaczej, po prostu To przecież. się nie może udać, nie? Więc mopsiki, bo ja mam akurat ze sobą trzy, ale jeszcze jest taki tytuł, że Jest ta jeszcze Peggy chciała zostać zielony. króliczkiem. Tak, taki No. bardziej wiosenny. I jeszcze też z serii, którą mamy, Dębowa Farma, o bohaterce Jasmine, która ratuje różne zwierzęta, też mamy oczywiście psa i kota.
To Proszę, też jest, proszę to też jest przybliżyć, wszystko. o czym jest ta dębowa farma, bo ja na przykład nie wiem. Dębowa farma jest, bohaterką jest dziewczynka Jasmine, taka w wieku powiedzmy 8-9 lat, która mieszka właśnie ze swoimi rodzicami, mają gospodarstwo i ona jest bardzo wrażliwa na zwierzęta i bardzo te zwierzęta kocha. I jak tylko na swojej drodze spotka zwierzę, które potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, no to ona robi wszystko, żeby pomóc, ale pomaga też w sposób taki bardzo przemyślany i korzysta z rad mądrzejszych, którzy właśnie jej podpowiadają. I tam ona ratuje też zwierzęta gospodarskie, no jak widzimy kota i psa, mhm. ale też jest w tej serii są zwierzęta dzikie, jak na przykład sowa, którą ona znajduje w lesie i sowa jest chora i też postanawia jej pomóc, ale nie robi tego tak, że ją zabiera do domu, bo tylko po prostu znajduje pomoc taką profesjonalną, więc to też jest fajne w tych książkach, że jakby też wskazują nam, co możemy zrobić, w jaki sposób, żeby to było mądre i przemyślane, a nie takie spontaniczne, że bardziej możemy zaszkodzić niż pomóc. To też jest książka z czarno-białymi ilustracjami, ale ilustracje też są bardzo ciekawe i to jest też taka, którą można śmiało czytać dziecku, ale też dziecko może już sięgnąć po tę książkę samo, żeby sobie... Tak. Poczytać i rozwijać. Tak, więc są też takie bardzo ciepłe. I jeszcze, co jest. A mogę jeszcze zapytać o tą farmę, bo tak? tam widziałam po okładkach, że jedna jest zimowa, a druga jest lato. I czy one są tak ukierunkowane na porę roku, czy to tak po prostu przypadkiem się Nie, czy po prostu to jest akcja się dzieje, tak? Akcja się dzieje o tych porach. No my też staramy się wydawać mniej więcej w takim terminie, żeby się zgadzało z porą roku, żeby się jeszcze bardziej można było wczuć w fabułę. Więc, ale dębowa, ja w ogóle całą serię Dębowa Farma polecam, bo ona jest bardzo fajna i uczy takiej empatii, naprawdę jej uwrażliwia dziecko bardzo. Wszystkie części są bardzo takie. I tam jest oczywiście też bardzo dużo, dużo dobrego humoru, jak w tych wszystkich książkach, które w ogóle pokazujemy. A jeszcze przerwę, przeczytam jeszcze... komentarz, mogę? Tak, jasne. Komentarz, bo tu Karolina mówi, że znamy pani Paulina z naszego regionu Białystok. Czy to chodzi o te wiersze? Tam Paulina Chmurska, tak, Paulina Chmurska o Janiku Kaziku. Tak. Ekstra. I jak zobaczyłam te złocenia, to nie bardzo, ale dzieci same wybierają w bibliotece. Czy to było przy Mopsiku? Te złocenia? Mi się wydaje, że on ma jakieś... Złocenia, takie... Mopsik ma różne złocenia, chyba. Ma srebrzenia, ale też tutaj były tutaj też? Złocenia. Okay. Tutaj też były złocenia. No a z kolei dzieci lubią złocenia, także spoko. O, to chodziło o Mopsika już tutaj Karolina dopowiedziała. Mopsika. No tak, tak, tam jest folia. No a tam są gwiazdka, śnieg i tak dalej, więc... Oczywiście, to, no, musi się świecić. Składa do... Co jeszcze pani ma? No mam jeszcze to pana psa. Mam jeszcze pana psa, to jest mój faworyt, pan pies. Pan pies jest wspaniały i też się bardzo cieszę, że ta seria się spodobała czytelnikom i będziemy wydawać kolejne części, bo w tej chwili mamy dwie, a już się tłumaczy trzecia i myślę, że na wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy mieli kolejne. Pan pies to jest pies, który... żyje sobie samodzielnie i on, tak jak on sam mówi, że ewentualnie może wziąć sobie jakiegoś człowieka, żeby się przez chwilę nim opiekował, bo pan pies jest samowystarczalny. Tak. Pan pies jest psem bardzo odważnym, bardzo mądrym i jest bardzo pomocny. On zwłaszcza kiedy spotyka na swojej drodze jakieś zwierzaki bądź ludzi, ale no najczęściej są to zwierzaki, które potrzebują pomocy. Pierwsza część to jest pan pies i panika królika i w tejże części, pokażę też troszeczkę w środku, pan pies spotyka mamę królicę, która niestety znajduje się w dużych terapetach, bo zostaje złapana w pułapkę, a w jej norce czekają na nią maluchy. Trójka, trochę, o właśnie, w bok. I ten biały też tutaj jest ważny. Ja też tak zrobiłam recenzję tej książki wczoraj czy przedwczoraj zrobiłam, już jest na blogu i też się nią zachwycałam. Tutaj nawet Ewa napisała, że mój synek uwielbia, a złocenia są super, więc jest też team złocenia, żeby nie było. Ale to jest genialna książka, dlatego, że i w ogóle cała seria, bo ona pokazuje znowu, i bardzo się cieszę, że macie
macie tak to właśnie przemyślane, bo widzę, że to się układa w taką jedną konkretną całość, że to nie są takie opowiastki kompletnie, kompletnie zmyślone. My oczywiście tutaj widzimy z perspektywy zwierzaka całą sytuację i te zwierzęta oczywiście ze sobą rozmawiają, więc to jest takie fantazja, że tak powiem, wchodzi w grę, ale te wszystkie sytuacje, one są jak najbardziej prawdziwe, w sensie poruszają bardzo ważne tematy, bo na przykład w tej może nawet bardziej, pan pies i wyskoki foki, on tam pomaga fokom i jest tutaj bardzo fajny i niefajny jednocześnie, no ale ważny, rozbudowany wątek tego, jak to, co my robimy, szkodzi zwierzętom, bo zobaczcie, to jest głuptak, który połknął mały, który połknął reklamówkę foliową na następnych tutaj, w następnych działaniach. O, i tutaj właśnie pan pies mu pomaga, bo szuka foki. Tak po kolei jego przygody są tutaj. I w następnej kolejności on pomaga foce, która się zaplątała w siatkę, w sieć, nie? W wodzie. I jest jeszcze kaczor z gumką recepturką na szyi. Tak. Więc to nie są takie rzeczy, że po prostu się tylko bawimy i wymyślamy śmieszne historie, tak, tylko podczas tej fajnej akcji, przezabawnej również momentami, dzieci dostają, zobaczcie, no właśnie informacje o, no w tym momencie, za śmieceniu wody, tak ogólnie. Tak, tak, ten wątek ekologiczny w panu psie jest bardzo ważny, zwłaszcza właśnie w tej drugiej części, czyli o pan pies i wyskoki foki. I to jest bardzo, bardzo taki na czasie poważny problem zanieczyszczenia oceanów, rzek, w ogóle świata i że to wpływa nie tylko oczywiście na planetę i na powietrze i na wszystko, ale również bardzo jest niebezpieczne dla zwierząt. Bardzo, bo zwierzęta rzeczywiście one nie wiedzą, że to są śmieci i myślą, że to jest jedzenie. I nawet jak wyrzucimy jakąś rzecz, nie wiem, nawet gumę do rzucia, to jest bardzo groźne dla przykład dla ptaków, bo one mogą pomyśleć, że to jest jedzenie i po prostu zdarza się nieszczęście. Więc w panu psie też, w panice królika też był ważny wątek takiej harmonii między potrzebami człowieka a zwierząt, tak? Bo tam był wątek, że w ogóle ludzie chcą, którzy robią wykopaliska archeologiczne, bo odkryli bardzo jakieś stare rzeczy. Czyli ważne z punktu widzenia ludzi, tak, nie? Tak, czyli takie rzeczywiście istotne i dalekosiężne mają plany, żeby tam robić te wykopaliska, ale przeszkadzają im w tym króliki, więc oni postanawiają tych królików się pozbyć i ta książka nam pokazuje jakby tę perspektywę z drugiej strony. Tak, oczywiście jest tutaj, te zwierzęta są dość spersonalizowane, one rozmawiają ze sobą, ale sam problem nie jest fikcyjny, nie jest i to też zabawny, nie jest tak, że mówimy o pozbyciu się, w sensie wybijemy je, nie? Tylko... Tak, znaczy pozbawienia ich domu, wiadomo, narażenie ich na niebezpieczeństwo w związku z tym. No, na szczęście wszystko się dobrze kończy w tych właśnie książkach. Do tego zmierzam, że to nie jest tak, że człowiek jest tutaj wyłącznie tym złym. Oczywiście, że zwierzęta mają mnóstwo problemów przez ludzi ogólnie, natomiast podoba mi się właśnie też to, że tak, zdarzają się tutaj, że tak powiem, gorsze charaktery, ale to nie jest tak, że my jako ludzie, znaczy to taki jest przekaz dla dzieci, że jesteśmy tylko źli i beznadziejni i z tymi... Mnie się wydaje, że tutaj też jakby też w tych książkach chodzi o to, że bardzo wiele rzeczy my jako ludzie robimy nieświadomie, bo po prostu o tym nie wiemy, że nasze zachowanie może być dla kogoś groźne, że my robimy coś złego i jakby ta książka fajnie poprzez pana psa, który jest bardzo pozytywnym bohaterem, uświadamia nam, że nasze działania nie zawsze są korzystne że to, co jest korzystne dla nas, nie zawsze jest korzystne dla innych, ale też pokazuje, że są rozwiązania, że możemy coś zrobić inaczej, że możemy osiągnąć nasz cel. Ale niekoniecznie możemy i pójść inną drogą i ta droga będzie znacznie lepsza, bezpieczniejsza i dla nas, i dla
naszego otoczenia. Więc pana psa serdecznie naprawdę polecam, to jest świetny bohater. A ja jeszcze chciałam się zatrzymać na tym panu psie przez jedną chwilkę, bo chciałam pokazać jeden wątek, który też tutaj jest ważny. Akurat on jest w tej części pierwszej, czyli panika tak. królika. Mamy tutaj białego królika, zwierzątko domowe. Czyli to w ogóle jeszcze zupełnie inny temat. Ten biały królik, Trepek, on nie pamiętam, jak on ma na imię, ale chyba tak. I on, ludzie go wywieźli, zostawili na tej łące, gdzie też mieszkają dzikie króliki, i sobie po prostu odjechali. I ten biedak, on cały czas ma takie poczucie, że oni po niego wrócą, że jak oni mogą tak. to zrobić, on jest tutaj tak słodko i nie i smutno też, taki naiwny w tym, że no jak mogli ludzie po prostu zwierzątko domowe tak zostawić na łące. I tutaj też ten pan pies mówi coś takiego, że ci ludzie właśnie może nawet chcieli dobrze dla ciebie, w sensie dla człowieka tak. ty jesteś królikiem. I to ja wiem, że to jest bezmyślne z jednej strony, ale zdarzają się też takie osoby, które myślą, dobra, no to go wypuszczę. No a z drugiej strony wiem, że zdarzają się osoby, które po prostu jak im ten królik domowy zaczął przeszkadzać, zawadzać i już albo się znudził, no to go wypuszczają i mają czyste sumienie, bo no niech on sobie tam poradzi. A wiadomo, że takie zwierzę domowe absolutnie sobie nie poradzi na wolności. Tak. I tutaj też się nie martwcie, biały królik znalazł też nowy dom, taki dom, nie? Że tak, wszystko, oczywiście wszystko się dobrze kończy, ale też pan pies uświadamia tym naszym najmłodszym czytelnikom właśnie takie ważne rzeczy, że one właśnie poprzez czytanie i zabawę, właśnie czytanie to niby zabawnych treści, bo ta książka jest bardzo śmieszna dodatkowo, tak, tak. Uświadamiają sobie pewne rzeczy i mam nadzieję, że to w nich zostanie i zapamiętają, tak? Te wszystkie przesłania, które tu są przemycone tak. Razem z przygodami pana psa. Więc ona, tak naprawdę, jak widzimy w każdej książce, to takie dodatkowe treści, tak? Ta wartość dodana. Tak, dlatego historii. Właśnie ja się tak zagłębiam trochę i o tym mówię i też panią tak ciągnę za język, dlatego że po okładce to często jest, wiecie, no jakaś zabawna historyjka i my tak nie do końca mamy chęć sięgać po kolejną i kolejną i kolejną, a one mają jakieś takie głębokie, przemycone rzeczy. Co jeszcze mamy? Mam jeszcze tutaj właśnie pod ręką dwie książki, które są już rzeczywiście dla grubasy, takie tak. grubsze. Bardzo dla starszych czytelników. Jedna jest akurat o kocie, moje kocie życie, druga jest o psie. Mhm. Zacznę może od tej, bo to jest piękna i wzruszająca bardzo książka i nie jest na łatwy temat. Rzeczywiście myślę, że ona już jest dla takich starszych dzieci bardziej świadomych. Jest to też opowieść napisana z perspektywy psa, właśnie tego psa, który jest na okładce, nazywa się Kosmo. On żyje sobie z pewną rodziną i ta rodzina zaczyna przeżywać problemy. Tam się pojawiają kłótnie między rodzicami, perspektywa rozwodu i w tym wszystkim są jeszcze dzieci, które nie do końca rozumieją, co się dzieje. I właśnie pies pomaga im to przetrwać. One nawet nie wiedzą, że on im pomaga, bo on sobie tam z nimi funkcjonuje. Fajne jest pokazanie właśnie tej perspektywy psa, bo to nie jest książka taka, że pies mówi ludzkim głosem i rozmawia z bohaterami. Nie. Po prostu jest napisana jakby, bo narratorem jest ten pies, który obserwuje to życie w rodzinie i opowiada o tym, co się dzieje. I ma różne pomysły na to, żeby tym dzieciom głównie, ale też dorosłym poprawić humor, sprawić, żeby ta trudna sytuacja, no, która jest nieunikniona, żeby ona jednak była taka, żeby mogli ją przejść bardziej łagodnie, tak? żeby to nie był szok i trauma na całe życie. Więc to jest też naprawdę, ja się bardzo wzruszyłam przy tej książce, przyznam. I bardzo ją polecam, ale to też to już starszym dzieciom i
żeby tych młodszych nie martwić, bo to jest trudny temat, tak? Rozstanie Tak, rodziców, kłótnie tak. rodziców. I do tego jeszcze tutaj, Niestety. bo pamiętam, że ją recenzowałam nawet filmowo i też się przy niej wzruszałam. Ona tak zostaje w człowieku, bym powiedziała, gdzieś tam. Dodatkowo jest jeszcze to, że ten pies wcale nie jest młody, bo najczęściej te szczeniaczki jakby pomagają nam w tym sensie, że no, są radosne i po prostu tą swoją energią zarażają. A ten pies, on się tutaj wysila. To jest tak pokazana taka naprawdę wierna psia miłość, która jest motorem napędowym dla starszego psa seniora, który jest w stanie trochę przekraczać swoje granice i swoje Tak. możliwości ze względu właśnie na chęć niesienia pomocy i pokazanie tej miłości swojemu panu, czyli no tutaj chłopczykowi, Maxowi, o Tak. ile pamiętam dobrze. Więc Maxowi, tak. bardzo, bardzo wam polecam ten tytuł, bo on jest po prostu do powzruszenia się. Tak, i naprawdę bardzo dobrze się to czyta, bo jest też bardzo fajnie napisane i przetłumaczone, więc to też jest bardzo ważne w tych już grubszych książkach, żeby też treść była taka wartościowa pod względem emocjonalnym, ale też językowym. Tak, więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. A druga to jest inny trochę kaliber, Moje kocie życie, książka o kocie, który tak naprawdę nie jest kotem, bo to jest, o widzę, że pani też ma, No to jest, jasne, mam to na blogu nawet i też no uważam, że wiadomo, jest prześwietna, ale już z tak. takim zupełnie, znaczy zupełnie, trochę innym klimatem. No Tak, proszę to mówić. jest inny temat. Leonard jest kosmitą, który z okazji swoich urodzin może, ma szansę przybycia na Ziemię pod postacią jakąś ziemską. No i jemu się tak przyprawia, że on trafia na ziemię jako kot. A nie planował tego, dodajmy. On chciał Nie, przyjść na zupełnie. ziemię jako człowiek i do tego się Chciał przygotowywał bardzo zostać, długo, nie, a oczywiście, ląduje on jako chciał kot, nie? zostać, tak. Chciał zostać leśnikiem w parku Yellowstone, a został kotem. Na szczęście spotyka na swojej drodze bardzo fajnego człowieka i przeżywają razem przygody, więc też polecam. No to już są książki bez ilustracji, więc takie już Tak. też to jest dla starszego czytelnika najlepiej do samodzielnego czytania, ale niekoniecznie, no bo wiadomo, że możemy też czytać sobie tę opowieść wspólnie. Ja akurat Jeszcze jestem, mam. przepraszam, że znowu przerywam, wielką fanką takich historii, gdzie coś się dzieje z kosmosem, z kosmitami i tak dalej. Więc pamiętam, że czytałam na głos właśnie z moją córką, dla mojej córki, i super się to czyta z punktu widzenia dorosłego. To jest bardzo fajna historia, bo tam też są takie życiowe rzeczy, takie mądre rzeczy do przemyślenia, gdzieś tam przemycone. Więc ta więź budująca się między kotem, kosmitą, a człowiekiem jest taka bardzo piękna, ważna, fajna to jest książka. Tak jest. I jeszcze ostatnie książki, które zabrałam ze sobą na dzisiaj, to jest nasza seria Psi Rodzinec Agaty Widzowskiej. I tutaj akurat też mamy ostatnia, bo to jest pięć części, to jest zamknięta już seria, nazywana przez autorkę Psięciociągiem. Taka gra językowa. Ostatnia część dzieje się też przybywają UFO psiaki, czyli psy z kosmosu, które też uświadamiają tym ziemskim psom różne problemy, które mogą się też psom przydawać, bo te UFO psiaki to są psy, które mają różne niepełnosprawności. Więc a dodatkowo jest tam bardzo zabawny wątek z psimi fryzurami i tak dalej. To są książki, które są bardzo, bardzo zabawne. Psi Rodzinec istnieje naprawdę. To jest schronisko dla zwierząt, które istnieje naprawdę. Nazywa się Psi Rodzinec. Pies, który jest głównym bohaterem tej serii, nazywa się Remik, też istnieje naprawdę. Jest to pies autorki Agaty Widzowskiej, więc Remik przewija się przez wszystkie części. Remik jest poetą, który pisze wiersze, ale nie są to zwykłe wiersze, bo są to wiersze, które naprawiają świat. Więc Remik naprawdę też pomaga swoim kolegom i koleżankom. A w sierocińcu, żeby nie było, pojawiają się też koty. I mamy też część o psie, który został wychowany przez kotkę, przez kocią mamę, bo swoją mamę psią stracił i całe życie myślał, że jest kotem. No niestety Może okazało pani się otworzyć, pokazać w później. środku?
Tak, oczywiście już pokazuję. Więc tutaj to są, każda książka z serii Przyrodnicy jest ilustrowana przez innego ilustratora. Tutaj akurat są też ilustracje Kasi Nowowiejskiej. Tu Karolina pisze genialne rymowanki w tekście i jeszcze napisała, że kochamy Psierociniec, mają 3 części. No i właśnie, kupiła po tym, jak wypożyczyli z biblioteki. To jest też fajne, że dzieci wypożyczają z biblioteki i zaczynają kochać danego bohatera czy książkę i potem już trzeba kupić tą książkę, żeby mieć u siebie w domu. To jest przesłodkie. Tak. A Olga napisała, że Pan Pies ma świetne tytuły. I to jest prawda, że te tytuły mnie rozbrajają. A to jest też jakby wasze tłumaczenie, prawda? Bo nie wiem, jak to było w oryginale, aż sobie zerknę. A też są jakieś takie śmieszne. Tak, one nie wszystkie mają rymy, niektóre mają rymy. My staramy się te rymy, żeby jednak ten tytuł był miał rym. I mam nadzieję, że się uda do końca serii, bo to nie jest wcale takie łatwe wymyślić taki No tytuł, właśnie o tym mówię, że są. Na przykład tutaj o tej foce, tutaj widzę, że jest The Seal Deal, a my mamy Wyskoki tak. Foki. I ja Wyskoki, znaczy, foki. Może jakby nie znam tego z własnego doświadczenia. Ale wiele razy rozmawiałam z tłumaczami lub właśnie z wydawnictwami i to jest najtrudniejsze, żeby sobie poradzić z takim tytułem, bo po angielsku no to często jest to jakaś gra słów, jakaś zabawa i tak dalej, a po polsku czasem można trafić kulą w płot, a tutaj super są te tytuły. Tak, w ogóle w Panu Psie, jeżeli chodzi o Pana Psa, to ja pozdrawiam tłumaczkę Ewę Borówkę, bo to jest naprawdę świetna tłumaczka i ona wspaniale to przetłumaczyła. Bo Pan Pies jest pełen takich gier tak, słownych, tak, bo nawet skojarzeń, tak. Więc to naprawdę było bardzo, bardzo trudno przetłumaczyć, bo trzeba było tak naprawdę wymyślić coś na potrzeby polskiego języka, bo nie wszystko da się przetłumaczyć, a jednak żeby oddać sens, humor jakiegoś tekstu, więc to wcale nie jest takie proste, więc tutaj tłumacze naszych książek naprawdę czasem się muszą bardzo głowić nad tym książkami dla dzieci, no bo tam jest mnóstwo takich właśnie językowych tak, zabaw. Tak, właśnie gier słów, znalazłam skojarzeń. W panu psie znalazłam, bo tam królica się dziwi, że co to za imię pan pies, tak. A on mówi, że słowo pies zawiera się w zdaniu spiesz z pomocą. I tak, no na pewno tego nie było po angielsku, no bo po angielsku pies jest zupełnie inaczej. I tutaj są też w drugiej części też, on ma takie swoje wyjaśnienia, nie? Skojarzenie, że pan to jest pieska Akademia Nauk, jakieś takie różne skojarzenia. Oczywiście, że w języku angielskim to brzmiało zupełnie inaczej i to jest duża sztuka przełożyć to na język polski tak, żeby zachować tę zabawę, sens i tak dalej. Więc to jest szapoba dla tłumaczy książek dla dzieci, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa. Tak, a jeszcze wrócę do tego Psierocińca, bo to jest naprawdę genialna seria i ja pamiętam jeszcze, no bo to nie pamiętam, w którym roku był pierwszy wydany, ale chyba naprawdę dawno pierwsza część tego Psierocińca i pamiętam, jak polecałam go w zestawieniu na blogu książki uwrażliwiające dzieci w ogóle na świat. I ja uważam, że to jest właśnie, w tym kierunku idzie ta seria i super, tak. Że ona jest też kolorowa, że właśnie tam są różni ilustratorzy, no to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. I co, to wszystko, tak? Wszystkie już książki? No, dużo tak, było, wszystkie, dużo, dużo. Które zabrałam ze sobą, pewnie by się jeszcze znalazło więcej, tak, no to są takie, które... Są dosyć nowe, tak? Więc chciałam pokazać te nowości, no i troszkę wrócić do takich bardzo wartościowych, starszych, ale które bardzo fajnie, gdyby się rzeczywiście, gdyby znalazły nowych czytelników, bo są naprawdę bardzo wartościowe. Oczywiście, uważam, że warto o nich przypomnieć jak najbardziej. W takim razie bardzo dziękuję Pani Aniu za opowiedzenie ja nam, że dziękuję. Mogliśmy pozaglądać. Ja myślę, że musimy się częściej spotykać na coś takiego, bo nie wiem jak Was, oczywiście. Moi drodzy, ale mnie to bardzo kręci, jak mogę sobie pozaglądać do książek, których na co dzień nie mam na wyciągnięcie ręki, więc to jest super. I też, że tematycznie to jest super. Bardzo się cieszę, że te książki, tak już podsumowując, że to nie są takie tylko historyjki, tylko niosą ze sobą coś więcej. Mimo tego, że one są takimi historyjkami, one są zabawne i są takimi
do poczytania, no tak to ogólnie nazwijmy. Więc bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Za wasze komentowanie również dziękuję. I chcę wam powiedzieć, że niektóre z tych już są na blogu, a niektóre jeszcze będą, żebyście też mogli sobie trochę więcej poczytać, no bo wiadomo, że tutaj spamiętać to wszystko to jedna sprawa. I ja też naszą rozmowę powtarzam, dołączę do tak naprawdę wszystkich recenzji na blogu, które gdzieś tam zahaczają o te książki Kocio Psie, więc filmowo też będzie do pooglądania. Dziękuję wam bardzo i pani również. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.